Dla mnie Opole, poza fantastyczną kameralnością i mówię o gabarytach, o braku takiego przytłaczającego miejskiego zamętu, jest tak niezwykle zielony. To wszystko, co się dzieje na bulwarach, to wszystko, co się dzieje, kiedy przekraczasz granice miasta i wkraczasz po prostu w jakąś cudowną zieleń, a sekundę później już jesteś na rynku, na Starówce, dla mnie to fenomenalne. Jakim rytmem pije, oczywiście nawiązując do tematu cyklu, który pan realizuje, Opole, patrząc na nasze miasto i na miasta, w których pan był i w których pan będzie? To jest rytm miasta takiego kompaktowego, czyli takiego miasta, które nie jest za duże, ale nie jest też za małe i które jest chyba bardzo sympatyczne i do życia, jest ładne, ma fajne miejskie przestrzenie. Można powiedzieć, że jest to stuprocentowe miasto, które nie jest miastem wielkim. Oczywiście na naszej mapie, którą sobie wymarzyliśmy, jest Opole, ale mnóstwo różnych miast. Wydawało nam się, że zdążymy z Opolem już w pierwszym sezonie. Przerzuciliśmy go na drugi z różnych powodów. No nie mogłoby go nie być, musiało być. Liczę na to, że będziemy opowiadać i zaskoczymy widzów nie tylko tym, co znają w Opolu, ale również tym, co tutaj niezwykłe. Marzy nam się, żeby też zaskoczyć mieszkańców Opola. Opole to jest takie miejsce, które z jednej strony ma tą historię, bardzo głęboką historię, ma zabytkowe jądro z rynkiem, no, z ratuszem, który jest w zasadzie z 20-lecia międzywojennego, ale widać też to miasto XIX-wieczne, czyli widać kolejne etapy narastania miasta. Nie jest zbyt gwałtowne, ale jednak. I jest jeszcze jedna cecha, która mnie bardzo ujmuje tutaj w Opolu. To jest duża ilość architektury nowoczesnej. Myślę, że Opole wypremierujemy w październiku tego roku. Ten montaż trwa równolegle, czyli to, co zrobiliśmy do tej pory, czyli Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, już się montuje. Po tych pierwszych przymiarkach zobaczymy, jak to nam się ułoży w ramówce, ale zapraszam w październiku. Myślę, że już będzie odcinek opolski będzie gotowy i mam nadzieję, że Wam się bardzo spodoba.